Jesteśmy w Unique Studio. Witamy dzisiaj Karolinę. Dzień dobry, witam. Powiedz mi, jak oceniasz cały pierwszy i drugi etap? Pierwszy i drugi etap. Pierwszy był taki, aż w sumie byłam zdziwiona, jak to przebiegało, że głosowało się najpierw na grupie. No, sporo tam ludzi rzeczywiście za mną było. Strasznie się cieszyłam, w ogóle wbiłam strasznie szybko na górę listy. Nigdy nie brałam udziału w takim konkursie internetowym, ale fajnie to przebiegało. Ja co prawda dołączyłam tam jakoś w połowie kwietnia, nie byłam od początku i zaczęłam dopiero w połowie kwietnia coś tam wrzucać, ale no, tak jak mówię, szybko w miarę mi to poszło, a z kolei jeżeli chodzi o drugi etap, o live'y, byłam bardzo zestresowana, nie sądziłam, że to takiego stresa w ogóle będę miała przed tym, ale finalnie chyba wyszło w porządku. Co prawda miałam rywalkę, no wspaniałą, bo Maja Sum, no ja byłam od początku jej wokalem zafascynowana, jej górami zwłaszcza. Ale fajny był odbiór i fajnie, że ludzie pisali, była ta komunikacja taka, ja bardzo lubię w ogóle tak gadać z ludźmi i tak, to mi się, live'y chyba bardziej mi się podobały, bo jednak to był taki kontakt bezpośredni. Czyli generalnie widzę, że jesteś zadowolona, sądząc po reakcji. Pytanko mam do ciebie, jak czujesz się przed występem? W miarę zrelaksowana, to nie jest taki jeszcze straszny stres, ale myślę, że jak przekroczę próg studia, to już będzie w brzuchu tam latało wszystko. No ale taki pozytywny. Ale to raczej pozytywny. No, no to, tak. To jest najważniejsze. Tak. Okej. Witamy Małgosię, która przyjechała i wspiera Karolinę. Powiedz mi, jak długo wspierasz Karolinę? No, o konkursie dowiedziałam się, tak jak Karolina wcześniej wspomniała, w kwietniu, bo ona troszeczkę później dołączała do tego konkursu. No i od samego początku właśnie po wszystkich jakby mediach społecznościowych udostępniałam, żeby każdy tam właśnie na nią głosował, wspierał ją w jakikolwiek sposób. No i żeby po prostu się udało dostać i żebyśmy były tutaj, gdzie dzisiaj jesteśmy. No i po prostu jak tylko mogę, to staram się ją tam wspierać w każdym jakichś tam jej pomysłach właśnie w tych wokalnych, żeby jakkolwiek tam się wybiła. Karolina, trzymam za ciebie kciuki, mam nadzieję, że wszystko pójdzie po twojej myśli i że dasz radę i rozwalisz to. Yeah.
jestem zadowolona, szczerze tak, bo pierwszy raz śpiewałam taką żywą piosenkę gdzieś dalej, tak, bo tylko ćwiczyłam w domu i mnóstwo dobrych rad dostałam. To na pewno mi się przyda, ale ogólnie jestem zadowolona. To super, ja Ci w takim razie gratuluję. Dziękuję bardzo. Jestem Karolina Wiśniewska, zachęcam do śledzenia konkursu Talentobranie i do głosowania na mnie i pozdrawiam serdecznie czytelników i słuchaczy Radia SK.